Witam wszystkich w pierwszym odcinku darmowych, customowych skórek do gry League of Legends stworzonych przez innych graczy. Jak wiecie, ja też lubię modowanie, dlatego chciałem też dać kredytów trochę innym osobom, które też tak podzielają moją pasję. Ogólnie będę tutaj pokazywał daną skórkę, a później będę pokazywał, jak taką skórkę zainstalować. Dzisiaj zerkniemy sobie okiem na skórkę, która się nazywa Projekt Lissandra. Skórka wyszła niedawno, wygląda całkiem fajnie, a wzorowana jest, jak możecie się domyślić, skórkami Projekt. Skórka ma zmienioną teksturę i efekty zaklęć. Jak można zobaczyć, fajnie wyglądają niektóre efekty, na przykład efekt pasywki Lissandry fajnie wygląda. Fajnie, gdyby skórka dostała jakiegoś update'a i twórca dodał też do niej zmienione głosy postaci, żeby ten głos Lissandry brzmiał podobnie jak głosy innych postaci z tej serii Projekt, na przykład Yasuo. Ogólnie teraz pokażę, jak wygląda ta skórka, później pokażę, jak taką skórkę zainstalować i skąd ją pobrać. Nie potrafią zwalczyć zimna. Dzięki mnie zimno jest gorące. Zabijam twoich ludzi od wieków. W taki sposób prezentuje się skórka Projekt Lissandra. Teraz skąd ją pobrać i jak ją zainstalować? Żeby pobrać skórkę, musicie wejść w opis filmu, tam macie link do strony, w której możecie pobrać skórkę. Wystarczy, że klikniecie na download. Teraz powinien wam się pobrać folder RAR, wystarczy, że go wypakujecie. Będziecie mieć tam dwa foldery. Teraz wystarczy, że otworzycie wasz program LOLSkin Installer, przeciągniecie te dwa foldery do tego programu i te skórki zainstalujecie. Jeśli nie wiecie, jak to robić, tutaj macie szczegółowy poradnik, dzięki któremu będziecie mogli nauczyć się instalować customowe skórki. No i cóż, tak wygląda cała skórka Projekt Lissandra. To na razie tyle. Trzymajcie się. Na razie.